Witam Państwa serdecznie, Jakub Jurek, zapraszam na wydarzenia sportowe. Piłkarki ręczne Metrako Zagłębia Lubin przygotowują się do rewanżowego meczu drugiej rundy Pucharu EHF z duńskim Herning. Oba zespoły spotkają się ze sobą w najbliższy piątek. Lubinianki pierwszy mecz przegrały różnicą 12 bramek 19-31 i to rywalki są w dużo bardziej komfortowej sytuacji. Będzie to ciężki mecz, wiadomo, będziemy walczyć i chciałybyśmy u siebie wygrać ten mecz, pokazać, że jednak potrafimy postawić się zespołowi z duńskiej ligi. Miedziowe zapraszają kibiców na rewanżowe spotkanie. Przede wszystkim zapraszamy kibiców, żeby nas wspierali w tym meczu. Wiadomo, nie będzie łatwo, ale sport to sport. Trzeba teraz wstać, podnieść głowę i walczyć jak największą, że tak powiem, ilość bramek zdobytych i najmniej straconych. To jest nasz cel i tak mamy zamiar zrobić. Początek piątkowego meczu w hali RCS o godzinie 19:00. Kilkadziesiąt osób zebrało się w hali Regionalnego Centrum Sportowego na ostatniej edycji projektu Wyginam Śmiało Ciało. Zajęcia gimnastyki poprowadziły piłkarki ręczne Metrako Zagłębia Lubin. Głównym celem Akademii Sport Future jest zachęcenie do aktywności fizycznej oraz popularyzacja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Zajęcia wdrażają najmłodsze pokolenia w uczestnictwo w kulturze fizycznej i zarażają je pasją do sportu. Przede wszystkim to jest ogólnorozwojówka. W dobie komputerów, tabletów i smartfonów ogólnie dostępnych dla dzieci, gdzie one już od najmłodszych lat bawią się tym wszystkim, co elektronika nam dostarcza. Ważne jest, żeby dzieci się ruszały i my chcemy zachęcić dzieci do tego, żeby jak najwięcej miały tego ruchu, żeby same podejmowały wysiłek fizyczny i żeby się go przede wszystkim nie bały. W prowadzeniu zajęć pomagają również były szczypiornistki Zagłębia Lubin. Wśród nich jest m.in. pochodząca z Chorwacji Jelena Kordić. Bardzo lubię dzieci, jestem na hali, co jest moja wielka pasja, piłka ręczna. Te dzieciaki tak dużo energii mi dają, więc taka pomoc to tak naprawdę nawet nie jest dla mnie żaden wysiłek, więc z dużą chęcią przychodzę i pomagam. Dzieci uczestniczące w zajęciach Akademii mają także okazję uczestniczyć w meczach superligowych jako eskorta dla zawodników i zawodniczek. Na początku zawsze jest stres, ale potem jak wyjdą na parkiet i mogą złapać zawodnika, zawodniczkę za rękę i wyprowadzić na to boisko, jest ogromny entuzjazm i dzieci bardzo, bardzo fajnie się zachowują, także z wielką radością czekamy zawsze na tą możliwość wyprowadzenia zawodniczek i myślę, że to jest też bardzo fajne dla dzieci. Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez Kaję Załęczną. Mi się najbardziej podoba, jak biegamy na zajęciach i wrzucamy piłki do pudełek. Mi się najbardziej podoba, jak rzucaliśmy do bramki piłki. Drabinki. Zajęcia Akademii Sport Future odbywają się we wtorki i czwartki w hali przy ulicy Konopnickiej w Lubinie. Szkoli przyszłych mistrzów piłki ręcznej była zawodniczka Zagłębia Lubin Kaja Załęczna prowadzi Akademię dla najmłodszych adeptów handbala. Poranną gimnastykę poprowadziły miedziowe szczypiornistki Kinga Grzyb, Małgorzata Buklarewicz i Marta Rosińska. Nie zabrakło klubowej maskotki, czyli Krecika. Przede wszystkim super, że tyle osób się pojawiło i oby tak więcej takich akcji, bo wspaniale. Starsi ludzie uśmiechnięci, zadowoleni i młodsi powinni brać przykład. Po ćwiczeniach zawodniczki i uczestnicy zajęć zostali obdarowani dedykowanymi bidonami od powiatu lubińskiego z napisem Wyginam śmiało ciało. Upominki wręczyła Jadwiga Musiał, przewodnicząca Rady Powiatu. Jest to duży projekt skierowany do seniorów, ale również do osób niepełnosprawnych uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej. Projekt nosi nazwę Wyginam śmiało ciało, o czym właśnie możemy się przekonać obserwując ćwiczących, tańczących seniorów i uczestników tego zdarzenia. I trzeba przyznać, że forma jest, bo zajęcia prowadzą profesjonalistki, czyli piłkarki ręczne Zagłębia, a tu widać, że nikt nie odstaje. Właśnie też jestem mile zaskoczona, że panie zechciały się zaangażować w ten projekt. Na pewno jest to też takie mobilizujące i zachęcające. Natomiast taka forma przekazu, że być może wspólne inicjatywy większej ilości spowodują to, że
Takich właśnie zajęć, zabaw będzie coraz więcej w hali RCS-u. Na koniec prezes zarządu Stowarzyszenia Seniorów Trzeci Wiek Kazimierz Furtak i kierownik domu dziennego pobytu Senior podziękowali klubowi piłki ręcznej za zaangażowanie w akcję, licząc na dalszą owocną współpracę oraz życzyli wielu sportowych sukcesów. Cykl 6 spotkań, który nosił nazwę Wyginam Śmiało Ciało, uczestnikami tego projektu byli przede wszystkim seniorzy, ale chodziło nam tutaj również o taką integrację gimnastyczną. W części spotkań uczestniczyły dzieci z przedszkola numer 13, bodajże w dwóch spotkaniach. Uczestnikami byli także uczestnicy Centrum Psychiatrii i Psychologii Mariamet, a dziś na podsumowaniu, ponieważ przez cały cykl uczestnikami projektu byli przedstawiciele warsztatów terapii zajęciowej Akademia Życia i Kameleon, to też dziś zaprosiliśmy te obydwie grupy, włącznie z naszą grupą gimnastyczną, która codziennie w Domu Dziennego Pobytu Senior ćwiczy. Wyginam Śmiało Ciało to wspólny projekt MOPS Domu Dziennego Pobytu Senior w Lubinie, Stowarzyszenia Seniorów Trzeci Wiek, Starostwa Powiatowego w Lubinie oraz Klubu Piłki Ręcznej MKS Zagłębie Lubin SA. To były wydarzenia sportowe. Państwu serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia.